Urban Strike to gra akcji wydana 4 marca 1994 roku przez EA na platformy takie jak Game Boy, Sega Mega Drive, Super Nintendo czy Sega Game Gear. Fabuła gry dzieje się w 2001 roku. Głównym antagonistą okazuje się multimilioner i potentat medialny H.R. Malone, który planuje zbudować super broń, przy pomocy której zdestabilizuje Stany Zjednoczone. Tajny agent o pseudonimie Ego stara się zdemaskować przestępcę, jednak zostaje zabity bombą podłożoną pod jego samochód. Śmierć tajnego agenta bardzo nas dotyka i za wszelką cenę będziemy starali się wypełnić jego zadanie. Już w pierwszej misji, lecąc na Hawajach, będziemy starali się wykraść wielkie lustra i uratować chirurga plastycznego, któremu grozi śmierć. Naszym niezawodnym helikopterem latamy wokół wyspy i niszczymy wszystko, co się da. W niektórych miejscach możemy podnieść beczki z paliwem lub dodatkową amunicję. W naszej maszynie zamontowany jest potężny karabin maszynowy oraz wyrzutnie rakiet strzelające średnimi pociskami, których jest więcej, a także te mocniejsze, których ilość jest niewielka i zawsze nam ich brakuje. Na każdej misji dostajemy konkretne wytyczne, ale w większości przypadków chodzi o to, aby zniszczyć jakiś obiekt na mapie lub uratować jakichś zakładników. Niszczymy rozmaite umocnienia wroga, mosty, okręty stealth, łodzie podwodne lub walczymy z innymi obiektami latającymi. Szkoda, że nie widzimy żadnej mapy w rogu ekranu i żeby się nie pogubić, będziemy często wchodzić do menu. Dobrze chociaż, że pozaznaczane są cele do zestrzelenia i nie musimy ciemno szukać. Cały czas nadzorujemy ilość naszych rakiet, a także poziom paliwa. Pamiętać też trzeba, że na jednej mapie zazwyczaj mamy po 7 misji do wykonania i tylko 3 życia. I dlatego, aby przejść dalej, musimy wszystko wykonywać niemal perfekcyjnie. Bluzgałem niesamowicie, gdy po raz 20 musiałem zaczynać wszystko od początku, tylko dlatego, że wroga rakieta zestrzeliła mnie, nadlatując znikąd. Poziom trudności jest wykręcony w kosmos i nie możemy go w żaden sposób zmienić. Dzisiejsze tytuły na hardzie są o wiele prostsze niż to, co wtedy zaserwowało nam Electronic Arts. Sterowanie jest tragiczne, a helikopter potrafi się odbić na parę metrów, gdy tylko o coś zahaczymy. Poza niszczeniem wszystkiego dookoła, pomagamy inżynierom wydostać się z tonącego okrętu atomowego, a także tonącym cywilom. Uważać musimy, żeby nie zestrzelić własnych jednostek, a niektóre działania będziemy podejmować szybko, gdyż będzie ograniczać nasz czas. Polatamy w różnych ciekawych miejscach, takich jak wspomniane wcześniej Hawaje, szyby naftowe znajdujące się na środku oceanu. W Meksyku będziemy kontynuować sianie zniszczenia, a z gruzów budynków podniesiemy ciekawe przedmioty, jak choćby zestawy naprawcze. Uważać trzeba na najemników strzelających do nas wyrzutniami rakiet, gdyż są wielkości piksela, a dodatkowo bardzo niebezpieczni. W San Francisco przyjdzie nam latać nad chmurami w towarzystwie Golden Gate. Fajnie wypadają tutaj bitwy powietrzne między wieżowcami, a także nocny design przepełnionego kasynami Las Vegas. Ciekawym urozmaiceniem jest to, że na lotnisku możemy zmienić helikopter, przesiadając się na większy model, posiadający dużo miejsca, przez co zabierzemy więcej rozbitków. Usiądziemy też za sterami wozu pancernego lub naszym pilotem na piechotę, będziemy się włamywać i sabotować tajne jednostki wojskowe. I gra wtedy zmieni się w typową strzelankę, a my wbiegając po kolejnych pomieszczeniach będziemy likwidować pojawiających się najemników i niszczyć znajdujący się tam sprzęt. Grafika jest całkiem ładna, ale zrobiono to chyba kosztem animacji, gdyż gra hula w maksymalnie 10 klatkach na sekundę. Wszystko jest tu ślamazarne i toporne, a nasz helikopter lata i obraca się jak mucha w smole. Dodatkowo kamera umieszczona jest za blisko i nie mamy za dużego pola widzenia, a wrogowie często lubią do nas strzelać dosłownie zza ekranu. Śmiesznie wyglądają tu wybuchy, które są tak jakby w zwolnionym tempie, na niektórych budynkach wirują radary, a pikselowe ludziki machają łapami, abyśmy ich uratowali. Wewnątrz budynku nasz bohater drepta z pomieszczenia do pomieszczenia, a my staramy się eliminować pojawiających się tam wrogów, co jest ciężkie, gdyż nasza postać potrafi strzelać tylko pod danym kątem i często musimy obracać się lub uciekać, aby kogoś zastrzelić. Wybuchy tutaj są bardzo umowne, a ciała poległych szybko znikają. Warstwa dźwiękowa jest tutaj tragiczna. Przez długie godziny słuchałem tylko obracający się wirnik, strzały i wybuchy, więc na żadną skoczną muzyczkę wprowadzającą unikatowy nastrój nie ma co tu liczyć. Urban Strike został odebrany raczej pozytywnie przez zachodnie czasopisma, jednak i tam wytykano ślamazarną animację, czy schematyczność i mało zróżnicowane misje. Jeżeli ktoś pasjonuje się helikopterami i grami lotniczymi, to śmiało może po to sięgnąć, a reszcie osób proponuję zostawienie tej produkcji w spokoju, gdyż jest z pewnością wiele lepszych gier w tym temacie.